Pojawił się nowy demon, udzielił wywiadu, Dagmara Szewczyk o tobie. Czy to prawda, że przyjechałeś do niej z pewną substancją i namawiałeś do stosunków? Słuchaj, powiem ci tak, do stosunków właśnie po substancji. Powiem ci tak prześmiewczo, tak jakby ci opowiedział jeszcze Paweł, który był taki trochę mniej pokorny, taki bardziej urwis. Tak, to bym odpowiedział ci tak, spójrz na Dagmarę Szewczyk i powiedz mi, co ja bym mógł z nią innego robić, Chociaż nawet do tego by się nie dawało, ale po dobrych narkotykach by przeszło. Ale podobno miałeś. No ale dlatego się śmieję. Odpowiadam na to, co ona powiedziała, rozumiesz? Na seks i na dragi. To ci powiedziałem tą anegdotkę, co ja mogłem z nią zrobić, no ale jeżeli byłyby dobre narkotyki, to by to przeszło. Jeśli chodzi o tą sytuację, była sytuacja, w której była impreza, tak jak wiele osób imprezowało i tak dalej. Znalazłem się u niej z kolegą i ja nie będę, wiesz, bo takich rzeczy w ogóle się nie mówi nawet, jakby tak było. To, co zrobiła ta kobieta, To jest poniżej pasa w ogóle rzecz, bo to jest to, co ona powiedziała, to jest bzdura, totalna bzdura. Fakt, byłem i byłem tam z kolegą, ale to tak jakbym był u wielu innych znajomych na imprezie. To, że ona sobie może miała jakieś w głowie, że ja bym mógł ją podrobić, czy mój kolega, to już jest jej wyimaginowany problem. Natomiast jest to taki typ człowieka, który, zobacz, powiedziała o tym jakiś czas temu, dlatego że, no, na Instagramie powiedziała chyba to miesiąc temu, powiedziała o tym na swoim Instagramie, dlatego że ja ujawniłem rozmowy na temat pani Ani, która spieprzyła mi buzię, którą reklamuję u siebie na Instagramie. I tam sama w głosówkach mi pisała, tak mnie to denerwowało, że jest taką hipokrytką, jest tak zakłamanym człowiekiem, a że toczy wojnę z panią Anią, to oczywiście wykorzystałem to, bo po którymś razie, jak zwróciłem uwagę, żeby jej nie reklamowała, dalej to robiła, po prostu się wkurwiłem, powiedziałem koniec, wystawię to, co na światło dzienne, to, co kim ona jest, ta Dagmara, i przy okazji to, co robi robotę ta pani Ania. Wystawiłem nagrania, w którym Dagmara mówi, że ona też jej spieprzyła zabieg, mimo to, że ją dalej reklamowała i dalej ją promowała, tak? Też jej spieprzyła zabieg i bardzo się cieszy, że ominie ją zabieg tego nosa, bo też miała coś tam sobie zrobić. I taka osoba, która została skrzywdzona też przez tą osobę, miała tak za darmo zabiegi robione, że nadal była skłonna tą osobę promować. I ją tak to uraziło, bo pewnie stosunki się pogorszyły między Anką a Dagmarą i pewnie straciła darmowe jakieś botoksy i tak dalej, że postanowiła przytoczyć historię, która jest prawdziwa, bo była sytuacja, że byliśmy, ale okoliczności były inne. Dokładnie. I wiesz, ja za dużo się nie chcę też jakby, nie chcę jej dawać tej takiej atencji, o której jej chodziło, bo powiedziała to miesiąc temu bodajże na swoim Instagramie, ale że ma tak słabe zasięgi, to nie doszło to do szerszej grona osób. Tak, do szerszego grona osób. I musiała, jak to ma się Dagmara, pokazać się na każdej gali chyba, która istnieje, ubrana w jakieś ciuchy, kurwa, po babci, bo ona zawsze wygląda jakby fashion from Russian, z jakimiś kwiatami we włosach. I ona prosi się o wywiady, słuchajcie, ona się prosiła o ten wywiad na Hajlik, i to z niejednego źródła wiem, prosiła się, bo ona jest tak nudna, że jej nikt nie chce oglądać, i prosiła się o ten wywiad, bo pewnie się umówiła z dziewczyną, która de facto nie zrobi już ze mną nigdy wywiadu, umówiła się, że poruszy taki temat i one zrobią taki nagłówek, żeby ta oglądalność była. Nie ze względu na Dagmarę, tylko ze względu na to, na mnie i na to, co powiedziała. No i co?
wyprosiła na High League'u o wywiad, w którym tak nakłamała i ludzie sami ją skwitowali. Sami ją skwitowali, widzieliście komentarze. To jest taka atencjuszka, która na każdą galę przyjeżdża i robi jakieś relacje. Słyszałem, że ona z Bentleya wychodziła 14 razy, żeby zrobić dobre nagranie. Przychodzi kurwa na walkę, na konferencję, a ona przychodzi z medalami za bieganie. No kurwa, o co tu chodzi? Dziewczyna jest totalnie odklejona, nie? Więc jakby na tym temat chciałbym zakończyć i ja już więcej się na tym nie będę spuszczał, no bo to dla niej jest, wiesz, dla niej jest to... Lepiej, żeby się nie spuszczał, lepiej no, nie. Na nią na pewno bym Lupa prawie usnął, więc Lupa, to ciebie też trochę. Pytanie od widzów, czy nadal stoi...